Sponsorem tytularnym Futsal Ekstraklasy jest StatScore. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy. Diabelskie sztuczki w Gliwicach. Hit kolejki w Lubawie. T-Rex celował pierwsze zwycięstwo na własnym parkiecie. Siódma kolejka StatScore Futsal Ekstraklasy. Rafał Szlaga, witam i zapraszam w podróż po futsalowych parkietach. W tej serii gier ciekawie zapowiadało się starcie Konstraktu z Dremanem, który niedawno ograł u siebie rekord. Telewizyjne kamery zawitały natomiast do Gliwic, gdzie Piast chciał za wszelką cenę powrócić na zwycięską ścieżkę. Musiał jednak ujarzmić czerwone diabły z Chojnic, które z meczu na mecz grają coraz lepiej. Jednak zanim przeniesiemy się do Gliwic, spójrzmy jeszcze na najładniejsze trafienie szóstej kolejki. Zawodnicy Dremanu Futsalu pole kontrawcice. Szybczyński, gol! Sensacja wisi na włosku w tym Wstegu Arena w Opolu na ulicy Oleskiej 70. Znakomicie! Piast po porażce w Toruniu musiał zainkasować w starciu u siebie z Red Devils pełną pulę, żeby utrzymać się w czubie tabeli. Gliwiczanie przystępowali do tej potyczki bez dwóch podstawowych zawodników. Mateusz Mrowiec musiał odpokutować za czerwoną kartkę, a Rodrigo Dasaj z powodów rodzinnych musiał wyjechać do ojczyzny. Chojniczanie do Gliwic jechali z duszą na ramieniu, ponieważ z Piastunkami nie wygrali w lidze od 2018 roku. Piastunki rozpoczynają kolejną akcję ofensywną. Dobry jednak przechwyt Roberta Świtonia. Świtoń uderza. Dobra interwencja. Jeszcze Laskowski starał się dobijać. Dobrze między słupkami zachował się widuch. Laskowski rozpoczyna grę z boku. Strzał Silwy i gol! 1-0 w Gliwicach. Czerwone Diabły po tym strzale Silwy wychodzą niespodziewanie na prowadzenie. Ładnie przymierzył zawodnik z Chojnic. Teraz prosty błąd Bakłanow i tylko o dobrej interwencji Kartuszyńskiego. Goście zawdzięczają to, że nadal prowadzą 1-0 w tym spotkaniu. Kolejna akcja Gliwiczan i znowu Bakłanow, górą Kartuszyński. Kolejna dobra interwencja golkipera Red Devils. Teraz Laskowski wydawało się, że był zahaczany. Ruszają Piastunki, okazja, nie wykorzystał jednak tej szansy Czech. Kolejna akcja Gliwiczan zduszona w środku. Red Devils kontratakują. Podanie na skrzydło i gol! 2-0! Nehela trafia do siatki po tym podaniu Medonia. Świetnie tutaj zachował się Słowak. Wypatrzył Ukraińca na lewym skrzydle. Jak odpowiedzą Piastunki, Bakłanow. Bakłanow podaje do środka i uciekła futsalówka Czechowi w ostatniej chwili. 2-0 for us. Keep the ball. Keep the ball. Pass, go, balance. Hey, we must keep the ball. They, if they make mistake, we go. 3-2. One time, second time, and then we need to shoot. Zatowicie podaje w pole karne i tam świetnie zachował się w tej sytuacji Wilk, który upolował pierwszego gola w tym spotkaniu dla Piasta Gliwice. Już tylko jedno bramkowe prowadzenie w tym meczu Red Devils. Jak odpowiedzą Czerwone Diabły. Znowu w natarciu Gliwiczanie i teraz niewiele brakowało. A po tym podaniu Wilka Śmiałkowski szczupakiem wpakował piłkę do siatki. Teraz jednak prosty błąd Laskowski. Powstrzymany przez Widucha. Popatrzył, gdzie stoi Widuch. Chciałby założyć siatkę Laskowski. Teraz podanie z rzutu rożnego i gol! Silva! 3-1 w Gliwicach dla Red Devils. Cieszą się goście. Świetna asysta Maria Augusto.
wiedział, gdzie jest ustawiony Silva. Widok był nieco zasłonięty, poddenerwowany Orlando Duarte. Jak odpowie Piast, teraz uderzenie Śmiałkowskiego. Słupek ratuje Kartuszyńskiego. Kolejny stały fragment gry dla Piasta. Podanie w pole karne, jest tam Marek Bogański, gol! Bramka kontaktowa zdobyta po tym podaniu Czecha przez Bogańskiego. A więc nie wszystko jeszcze stracone. Piast jest cały czas w grze. Rusza ekipa Red Devils. Silva w pole karne. Jak tego teraz mógł nie wykorzystać Perez? To powinno być 4-2. Stały fragment gry. Łatwa jednak strata na połówce. Piastunek, ruszają Kliwicza. Nie, nie ma gola. Jeszcze dobitka Zatowicz. I jeszcze Śmiałkowski. Słupek ratuje gości. Cóż to była za kanonada. Aż złapał się za głowę na ławce rezerwowej Orlando Duarte. Śmiałkowski trafił jedynie słupek. Okazja dla Red Devils. Augusto. Augusto praktycznie chciał teraz wjechać z piłką do siatki. Dobrze wyszkolony technicznie zawodnik Red Devils. Jak odpowiedzą Piastunki, kapitalnie 3-3. Ależ teraz świetnie ustawił się w polu karnym Bakłanow. Doprowadza do wyrównania. Reprezentant Łotwy. Akcja Red Devils. Podanie na prawą flankę. Pastars! Nie ma gola! To była stuprocentowa okazja, niewykorzystana przez Czerwone Diabły. Koronkowa akcja. Piastunek i gol! Ależ trafienie! Biegiem do nieba! Przegrywaliśmy 0-2. Prowadzimy 4-3. Świetnie! Zachował się w tej sytuacji Miguel Pegasa. Po raz pierwszy w tym meczu Piast prowadzi po tym trafieniu. Możliwe, że będą bronili 2-2, to dobrze dla nas, panowie. When he defense 2-2 is good for us. Everything you know. Come on. Hey, my gramy to! Hey, we must believe. One team, one team. Dawaj. Come on, one team. Run! Come on, come on. We must believe. Wycofali golkipera przy jezdni Augusto, podaje na prawą flankę. Śwituj Laskowski! Chyba teraz zabawił się w obrońcę drużyny z Gliwic. Czy ta piłka zmierzała do siatki? Spójrzmy. Trudno powiedzieć. To już końcowe fragmenty tego meczu i słyszymy końcową syrenę. Piast Gliwice szczęśliwie pokonuje Red Devils 4-3. Fantastyczny charakter pokazali się niebiesko-czerwoni. Przegrywali 0-2, a zwyciężyli 4-3. Wielkie brawa! Lepiej brzydko wygrać niż ładnie grać i przegrać. No, mamy pewne problemy, nie wykorzystujemy sytuacji. Powinniśmy po prostu jak najszybciej zapomnieć o tym meczu i przygotować się do następnego. Kolejny raz udało nam się odwrócić losy meczu. Może jakbyśmy mieli tyle determinacji w Toruniu jak dzisiaj, to też by się udało. Nie zasłużyliśmy tutaj na przegraną, ale taki jest futsal, taki jest sport, że jakaś chwila dekoncentracji, jakieś błędy indywidualne i losy spotkania mogą się odwrócić w minutę. Szkoda, bo czuliśmy dzisiaj, że to jest ten dzień. To jest ten dzień, kiedy możemy pokonać zespół, który aspiruje do gry o medale. No, ale niestety, no, doświadczenia i może odrobina szczęścia. Pomimo ambitnej postawy i prowadzenia 3-1, Chojniczanie wyjeżdżają z Górnego Śląska bez punktów. Piast uciekł spod gilotyny w samej końcówce spotkania, a trenerowi Orlando Duarte mogło przybyć po tej potyczce kilka siwych włosów. Gliwiczanie dzięki zrywowi w drugiej odsłonie wygrali po raz szósty w tej kampanii. Siódmą serię gier rozpoczynaliśmy w Bielsku Białej, gdzie Dawid spotkał się z Goliatem. W takich kategoriach trzeba było rozpatrywać starcie rozdrażnionego mistrza Polski z Górnikiem Polkowice, który zamykał ligową tabelę. Skapada na Maltę, gdzie Bielszczanie rywalizować będą o awans. Artur Popławski już w 40. niespełna sekundzie spotkania otwiera rezultat tego spotkania. I znów korner dla Bielszczan. Biel znakomicie dostrzegł Stefan Rakić Łukasza Biela, niepilnowanego w samym środku pola karnego. Popławski tym razem już bezwzględnie lokujący piłkę w bramce, mimo prób interwencji Dudy. O jeden punkt za Lubawianami
drużyny Dremana i Gliwickiego Piasta. Tymczasem kolejna sytuacja bramkowa i zanosi się na to, że Artur Popławski, jak to zwykli mawiać piłkarze, futboliści, sportowcy, ma prawdziwy dzień konia. Dokonania strzeleckie popularnego Popiego w bieżącym sezonie to gol numer 12 w bieżących rozgrywkach. Jeszcze jedna szansa, Mateusz Ferreira. Zabójcze sekundy dla graczy Górnika Polkowice. Przenosimy akcję na drugą stronę oraz swoją uwagę. Michał Kubik! Mocno bita piłka przez Popławskiego. O, strata Michała Kubika. Niefrasobliwość doświadczonego gracza rekordu. Biały, szykujący się do uderzenia. Ale tu doskonale w obronie Sebastian Leszczak. Jego solowa akcja. Zakończona uderzeniem i świetną paradą Grzegorza Dudy. I już w 32 minucie rekordziści ruszają z kolejnym atakiem. Efektownie piętką Leszczak i znakomicie, atrakcyjnie dla oka wyglądała cała ta akcja. Leszczak do Surmiaka, ten do ustawionego przy dalszym słupku Stefana Rakicia. I w 32 minucie meczu rekord obejmuje prowadzenie 6-0. Za tydzień o 20 zaś konfrontacja rekordzistów z gospodarzami Luxor St. Andrews. Tymczasem Kamil Surmiak bezwzględnie dla rywali w polu karnym, podwyższający w tej samej 32 minucie meczu wynik na 7-0. W poprzek do Krzępka jest Rakić w polu bramkowym. Michał Marek próbował ratować sytuację, nieskutecznie jednak. Michał Marek bezwzględny dla swoich rywali. Bezpośrednie uderzenie, celne uderzenie Łukasza Biela z odległości około 10 metrów. I to już końcowe, dosłownie sekundy tej potyczki. Rozlega się syrena obwieszczająca publiczności fali przystartowej 13. Już to koniec spotkania, 9-0. Jestem bardzo zadowolony, gratuluję i teraz jemy do Malta. Bardzo koncentracja, dobra, myślę, że dobra motywacja i mamy dobrą okazję, jak walczymy. Nie mieliśmy szans na jakąkolwiek grę, otwartą grę z rekordem, bo wiadomo, jaką drużyną jest rekord Bielsko-Biała, jaką my jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy my. Niespodzianki nie było, a dominacja rekordu ani przez moment nie podlegała żadnej dyskusji. Górnicy otrzymali solidną lekcję futsalu i do Polkowic wrócili z bagażem aż 9 goli. Już w pierwszej połowie hat-tricka ustrzelił Artur Popławski. Jesteśmy już w Lubawie, gdzie niepokonany Konstrakt musiał stawić czoło Dremanowi. Zespół Sopola Komprachcic po wygranej u siebie z rekordem chciał sprawić kolejną niespodziankę, a spotkanie urosło do rangi hitu 7. kolejki. No i teraz gospodarze, no niewiele zabrakło teraz. Jeszcze goście, no i teraz cieszą się z bramki Tomasz Lutecki. Aż tutaj wstrzymałem głos na moment. Z Opolszczyzny przy piłce, ale tylko na chwilę. Teraz gospodarze, jeszcze jedna próba, oddanie tej piłki, no i brawa. Pedrinho, teraz uderzenie z prawej nogi, no i blisko, bardzo blisko gospodarze wyrównania. Jednak ta piłka ostatecznie ląduje w siatce na raty właściwie gospodarze, ale doprowadzają do remisu w tej sytuacji. Kibicom, znawcom futsalu, trenerom, którzy być może oglądają dzisiejsze spotkanie, którzy będą ten mecz analizować. Natomiast brakuje tego już dojścia w polu karnym. Teraz gospodarze, no i może złapać się za głowę w tej sytuacji, by zasługiwać na powołania reprezentacyjne. Teraz goście, dobra interwencja. 1-1, Konstrakt Lubawa remisuje z ekipą z Opolszczyzny. Teraz wielkie brawa dla Burdui. Jedni na pewno będą chcieli uważać, by tych fauli jednak nie popełniać. Drudzy na pewno będą chcieli do tego dążyć. Teraz gospodarze, jednak przede wszystkim skupmy się na tym, co się dzieje na parkiecie od takiego aspektu sportowego. No a teraz widzimy, co się dzieje. Trafia z numerem 26, Jakub Raszkowski. Winiciusz cały czas w czerwonej koszulce. Zobaczymy, jak ten moment gry z przewagą jednego zawodnika pod bramką rywali goście wykorzystają, no i wykorzystują w tym momencie. Trafia grający z numerem 7 Andrzej Luis. I tak by już tutaj nic się nie stało, chociaż jeszcze teraz to mogło być bardzo niebezpieczne.
Kończy się ten mecz, pojedynek hitowy, można powiedzieć, tej serii spotkań. Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, ale tak się zawsze mówi, gdy się nie wygrywa. Po prostu taki jest sport i bierzemy ten punkt z pokorą, patrzymy w przyszłość. Z mojej perspektywy zasłużyliśmy na zwycięstwo, lecz widzieliśmy, jak Dreman gra w piłkę i potrafią teraz sezon na sezon, są coraz lepsi. Dużo tutaj rozgrywek taktycznych się dzisiaj odbyło na tym parkiecie. I obie drużyny zrobiły wszystko, żeby zdobyć 3 punkty, więc sprawiedliwie jest po jednym. Ja myślę, że nie będziemy buńczuczni, cały czas na pewno w tej rundzie chcemy być w tej 8. Fajnie, że się tak początek sezonu dla nas poukładał, że mamy tych punktów sporo. Kibice zobaczyli niezłe widowisko, które w napięciu trzymało aż do samego końca. Ostatecznie obydwie drużyny podzieliły się punktami. Dreman zgłaszał swoje wysokie aspiracje, a konstruktorzy pozostają jedyną niepokonaną drużyną w lidze. Czerwone Smoki po zwycięstwie w Chojnicach miały rozpocząć marsz w górę tabeli. Do Pniew przyjechał jednak w tej kolejce Uniwersytet Warszawski Darkomp, który w tym sezonie tylko raz szedł z parkietu pokonany i to w Cygańskim Lesie. Atakę pozycyjny, Storożuk i pierwsza dobra interwencja w tym spotkaniu. Czy tak będzie i tym razem? Rzut rożny dla gospodarzy. Storożuk, on potrafi krotnąć z dystansu. Jeszcze okazja i gol! Jest szybko, trafia do siatki Maksym Pałtiak. Szybko wznowi grę z boku. Kniewianie, łatwa jednak strata. Klaus, ależ uderzenie teraz Klausa. Wielgat, teraz dobry przechwyt Storożuka. Storożuk rozpoczyna kontrę. Storożuk zagrywa do Błaszczyka. Błaszczyk wzdłuż bramki i teraz jakiś cudem piłka nie wpadła do siatki. Jeszcze Wójcik wychodzi z kontratakiem. Podopieczni Macieja Karczyńskiego, jeżeli chcą wrócić do Warszawy z jakąkolwiek zdobyczą punktową. Błaszczyk uderza z problemami, wybija piłkę. Nasz odrożny Kamil Wójcik. Teraz okazja i słupek ratuje Wilanów. Teraz okazja dla Red Dragons i kapitalna interwencja Kamila Wójcika. Jak odpowie Wilanów? Strzał Pikiewicza, cały czas przy piłce Pikiewicz i musiał teraz wyciągnąć się jak struna Rafał Roy. Teraz podanie niepilnowane kompletnie Pikiewicz, a złapał się za głowę, że po tym jego strzale futsalówka nie zatrzepotała w siatce. Skrzypek wypatrzył Pałtiaka. Pałtiak! Jak mógł teraz tego nie wykorzystać Kostecki? Czy ta niewykorzystana szansa za chwilkę się nie zemści? Teraz jednak Pałtiak i gol! Ależ teraz błąd popełnili zawodnicy z Wilanowa, wyprowadzając piłkę z własnego pola karnego. Strzał z dystansu i gol! 3-0! Błaszczyk trafia do siatki. W każdym z dotychczasowych meczów StatsCore Futsal Ekstraklasy, jeżeli chodzi o ten sezon. Uniwersytet Warszawski trafiał do siatki, ależ teraz Rabiej nie wykorzystał 100% okazji. Szona piłka, pole karne i mamy gola. Jeszcze walczył o piłkę Błaszczyk. Jeszcze uderzenie z dystansu i słyszymy końcową syrenę, która kończy to spotkanie. Ekipa Red Dragons Pniewy w 7. kolejce StatsCore Futsal Ekstraklasy pokonuje AZS Uniwersytet Warszawski Darkomp Wilanów 3-1. Po raz pierwszy w Ekstraklasie ekipa Red Dragons pokonała akademików z Warszawy, którzy tylko raz trafili w tym meczu do siatki. Dobry występ zaliczył Maksym Pałtiak, autor 2 goli. I zaglądamy do Białegostoku. Grający coraz lepiej Słoneczny Stok, ale niestety w kratkę zmierzył się z ekipą FC Reiter Toruń. Pomarańczowo-czarni po 3 zwycięstwach z rzędu jechali na Podlasie po 4 skalp. Próba uderzenia bądź też dogrywania tej piłki pod samą bramkę. Gospodarze teraz oni w kontrataku. No i pierwsza okazja. No niewiele zabrakło w tej sytuacji. 14 miejsce w tabeli po 6 rozegranych spotkaniach. Tylko 4 punkty. Teraz natomiast szansa. No fantastycznie tam próbowali goście do tyłu. Torunianie, próba uderzenia, tym razem prawa noga Daniela Garcia. Grającym trenerem Adrian Citko, który w pierwszej połowie do protokołu wpisał się m.in. tym, że dostał żółtą kartkę, no chociaż zapewne chciałby przede wszystkim wpisać się jako strzelec bramki. Teraz gospodarze no trochę przekombinowali w tej sytuacji. Są 2 porażki z faworytami tej ligi, czyli z rekordem i kontraktem Lubawa, więc spodziewamy się naprawdę wiele po tej
po tej drużynie. No teraz Torunianie może te nadzieje będą spełniać, no bo blisko zdobycia bramki, no i wszyscy złapali się tutaj w obozie Torunian za głowę i szukają tych sytuacji. Na pewno tutaj wraz z upływem kolejnych minut będą dążyli do tego, by zdobyć bramkę. W pierwszej połowie pokazali nam się z dobrej strony bramkarze. Kamil Naparło i Kamil Ullmann. Teraz natomiast widzieliśmy, jak niewiele zabrakło. No Torunianie trochę sami sobie stawają na drodze do tej bramki. To ci zawodnicy, którzy byli w tej reprezentacji młodzieżowej. Teraz natomiast Torunianie dobrze tam pokazał się i uwolnił spod opieki rywala Marcin Mikołajewicz. Jeszcze mają goście szansę, jeszcze próbował ponownie Mikołajewicz. Teraz w kontrze natomiast gospodarze. Jak to zostanie rozegrane? Widzimy. Dobry sposób próbował rozegrać tą piłkę Michał Osypiuk. Teraz kolejna próba gości w tej sytuacji. Dobrze Remigiusz Spychalski, ale jeszcze lepiej bramkarz i po drugiej stronie również Kamil Naparło. I rzut wolny dla zespołu z Torunia. I Mikołajewicz i także kolejni zawodnicy już tam pod bramką. Rzut rożny dla gospodarzy. Tam dobrze obrócił się w tej sytuacji. Zaraz dowiemy się, kto konkretnie. Tak jest, numerem 77 Grzegorz Makal. No i on otwiera wynik spotkania. 3 sekundy pozostały do końca rywalizacji w tym spotkaniu. Już wszyscy na ławce gospodarzy. Już w takim geście mobilizacji. No i widzimy, że już tej akcji gospodarze nawet nie będą przeprowadzać. 3 sekundy minęły. Bramka Grzegorza Makala decyduje ostatecznie o triumfie Białostoczan w meczu z FC Reiter. Tam okazało się, że tą jedną bramką byliśmy lepsi. Naprawdę dzisiaj chłopcy zagrali fajny mecz, zostawili dużo zdrowia. Mieliśmy sytuację, tak samo drużyna z Torunia miała. Na braku trochę tego ognia, tej ikry. Na pewno nie byliśmy w tej samej dyspozycji, co chociaż tydzień temu w meczu domowym z Piastem. No ale w tej lidze każdy mecz jest inny. No i tak no po prostu musimy to przyjąć, posuwać głowę popiołem, pracować dalej, wyciągnąć wnioski. Festiwal niewykorzystanych okazji ostatecznie rozstrzygnęli na swoją korzyść Słoneczni, przerywając dobrą passę Torunian. Bohaterem ostatniej akcji został Grzegorz Makal, dla którego było to debiutanckie trafienie w StatsCore Futsal Ekstraklasie. Futsalową sobotę kończyło starcie w Chorzowie. T-Rex jeszcze w obecnej kampanii nie zdobył kompletu oczek na własnym parkiecie. Legia po świetnym początku nieco spuściła z tonu, więc na Górny Śląsk jechała przerwać złą passę. Teraz właśnie Sitko zagrywa do Ciechego. Również i Bartek Sitko w poprzednim sezonie, przynajmniej ostatnie pół roku. Teraz broni Warszawski. Tu pas dwóch meczów bez zwycięstwa. Świetnie rozegrany ten rzut rożny. I bardzo dobrze rozegrany. Jeszcze strzał na bramkę, jest 1-0. Piłka wpada między nogami Rafała Krzyżki. Legioniści po raz pierwszy zbliżyli się pod bramkę Klireksu Chorzów i od razu zdobyli bramkę i teraz strzał na bramkę, poprzeczka Seged. Aktywnie cały czas pracują na nogach legioniści, są skupieni. Dobry teraz ten lob i świetnie Tomasz Warszawski. Brocki. Brocki, świetne to podanie i po raz kolejny Warszawski. I Mizgajski. Mizgajski, Dewódzki zablokowany. Teraz dobre to zagranie, Filip Turkowicz ma trochę miejsca, Turkowicz, świetne to podanie. Szansa, wyjechał teraz na kolanach Krzyżka i świetna interwencja. Warszawski. Tomek Warszawski, teraz on zapuścił się na połowę rywala i zrobił przewagę, strzał na bramkę. Taki Mizgajski po linii, teraz do Dewódzkiego. Mizgajski strzał na bramkę. Tomasz Warszawski na posterunku. Mykyta Morzejko. Szymon Cichy. Cichy, lewa noga. Jeszcze utrzymał się przy piłce Michał Najdrowski. Wyłożenie, będzie szansa, grzyb. Niecelnie. Oczywiście Mizgajski, teraz Dewódzki, świetny zwód, Dewódzki po ziemi. Bardzo kąśliwie, dobrze Tomek Warszawski. Olczak. Knajdrowski przepchnął Mizgajskiego, będzie szansa, Olczak. Kapitalnie Krzyżka, jeszcze jest strzał na bramkę. Teraz Sebastian Brocki, Brocki indywidualnie. Dewódzki broni Warszawski, dobitka, nie ma bramki. Salisz, Salisz, kapitalne zagranie, Dewódzki, Dewódzki 1-1. Kapitalne wykończenie teraz Przemysława Dewódzkiego. Morzejko, przepuszczenie piłki przez Zęgowskiego, Seged! Kapitalnie Tomek Warszawski. Morzejko. Morzejko, dobrze Seged. Teraz do niego zagranie, Seged ma trochę miejsca, ależ bramka, mamy 2-1. Klirek z Chorzów obejmuje prowadzenie. Mietlicki. Tarnowski, Tarnowski. Strzał na bramkę, świetnie Rafał Krzyżka. Olczak. Olczak, Olczak minął Cichego i znowu Krzyżka.
Och, lewa noga, broni Krzyżka. Oni teraz na pewno będą chcieli urywać te cenne sekundy, grać jak najspokojniej, jak najdokładniej. Wyszedł z bramki Tomek Warszawski, no i to nie było chyba. Zbyt dobrym posunięciem, jeszcze jest strzał na bramkę. Milewski, Szymczak, świetnie to pograli, ale nie trafia do siatki Paweł Tarnowski. Wybuchnąć radością, bowiem będą to na pewno bardzo ważne 3 punkty, jeżeli chodzi o Klinek z Chorzów. Trzyma piłkę Rafał Krzyżka i koniec. Jest zwycięstwo chorzowian. Klinek z Chorzów wygrywa. Byliśmy się drużą zdecydowanie lepszą, konkretniejszą, bardziej chcącą, ambitną i to zwycięstwo po prostu nam się należało. Umocniliśmy się gdzieś tam w środku tabeli. To też było dla nas ważne, żeby nie patrzeć tak mocno w dół, tylko gdzieś tam powoli gdzieś zerkać w górę. Oczywiście znamy swoje miejsce w szeregu, pracujemy dalej. Zabrakło nam troszeczkę konsekwencji w obronie, bo pierwsza bramka stracona w wyniku błędu indywidualnego i w wyniku grania, na jakie byliśmy przygotowani, jakie nastawialiśmy się na treningach. Nastawiliśmy się na defensywę. Wyszliśmy w drugiej połowie, mieliśmy też swoje sytuacje. Klirek miał ich znacznie więcej, no i był skuteczniejszy. Zespół Andrzeja Szłapy w końcu zgarnął pełną pulę przed własną publicznością. Legia prowadziła, ale chorzowianom wystarczyło 60 sekund, żeby rozstrzygnąć losy potyczki. Dla stołecznych była to już 3. wyjazdowa porażka z rzędu. Ekipa Feed Morning Radar po dobrym początku sezonu wyraźnie obniżyła loty. Do brzegu przyjechał w tej kolejce Team Lemborg, który na wyjazdach jeszcze nie zdobył nawet punktu, ale w poprzedniej kampanii na Opolszczyźnie był górą. Podanie pole karne i gol! 1-0 dla Teamu Lemborg. Witek, Gutierrez, Rojek. Witek ładnie uwolni się spod opieki obrońców. Witek jeszcze na staj. Powstrzymany przez Kucharskiego. Kucharski indywidualnie. Kucharski zagrywa do Kendry. Kendra zbyt mocno wypuścił sobie futsalówkę. Do tej trójki dołączył Korzemiaka. I mamy 6. przewinienie. Witek uderza i gol! 1-1 w brzegu. Świetny, mierzony strzał Witka. Rojek, Witek. Faulowany i mamy kolejny przedłużony rzut karny. Witek strzela! 2-1! Świetny, mierzony strzał. Piłka wpadła w górny róg bramki. Kołesnik uderzy na bramkę, zostaje zablokowany. Jeszcze Silva! I gol! Jak on zmieścił piłkę teraz w siatce? Zajec świetnie. I strzał z 10 metrów, teraz okazja, Witek! To mógł być hat-trick. Witek powstrzymany, okazja, Davidson Silva 2-1. Gomez Silva! I 3-2 dla Lemborka. Ależ teraz kontratak. Wyprowadzili przyjezdni. Samut holuje futsalówkę. Samut stracił piłkę i gol! Kucharski 3-3. Kendra niedokładnie zagrała piłkę. Rafał Pigrowski podłącza się do akcji ofensywnej. Łapigrowski faulowany i mamy przedłużony rzut karny dla Teamu Lemborg. Jeszcze żółtą kartką ukarany Korzemiaka. 30 sekund do zakończenia pierwszej połowy, 3-3 w brzegu, ale to już za chwilkę może się zmienić. Gomez bierze daleki rozbieg. Gomez, Budek broni! Atakowany Witek, dosyć ryzykownie, ale utrzymał się przy piłce. Witek jest w polu karnym. Witek, jeszcze okazja i mamy rzut karny. Tak orzekli sędziowie, jeszcze żółtą kartką ukarany. Jak będzie z nieco bliższej odległości Witek strzela! Słupek gratuluje teraz gości! Teraz Gomez faulowany, tak orzekli arbitrzy. Jeszcze żółtą kartką ukarany Korzemiaka. On już miał jedną kartkę na swoim koncie, więc kończy Ukrainiec swój udział w tym spotkaniu. Monteiro do boku. Teraz okazja, Kołesnik i gol! 4-3! Kendra, to grania piłka, pole karne, jeszcze okazja, nie ma gola! Jakim cudem teraz piłka nie wpadła do siatki? Próbował Witek, próbował Kendra.
Jeszcze Gutierrez walczy o piłkę, ale kończy się to spotkanie. Ekipa Fit Morning Radar Brzeg przegrywał ciebie z teamem Lemborg. Nieźle graliśmy w mniejszości 3 przeciwko 4, ale nie wytrzymaliśmy jakieś tam 2 sekundy, nie zdążyliśmy ustawić się. Kiedy my nie do końca wiemy, co mamy grać, to ciężko jest w każdym meczu zdobywać punkty tak naprawdę samymi umiejętnościami indywidualnymi. Podaliśmy rękę zespołowi z Brzegu, natomiast cieszę się, że w drugiej połowie byliśmy pomimo wszystko bardzo konsekwentni, no i w tej zadaliśmy ten ostateczny cios. Nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę, liczyły się dla nas tylko 3 punkty i myślę, że z biegu meczu, gdzie sytuacji mieliśmy mnóstwo, głupie gdzieś tam błędy indywidualne, spowodowały, że mecz był naprawdę ciężki. Brzeżanie przegrali na własne życzenie. Niewykorzystany rzut karny, czerwona kartka w samej końcówce. Z tych prezentów skrzętnie skorzystali Lęborczanie, którzy po raz drugi z rzędu triumfowali w Brzegu. Doskonałą strzelecką formę potwierdził Dawid Zonsilva. 7 serię gier kończymy w Gdańsku, gdzie doszło do pierwszego starcia akademików z grupą inwestycyjną Male przy futsalowej licie. Leszczynianie podbudowani ostatnim zwycięstwem chcieli pójść za ciosem. Uderza Westerling, próba uderzenia i jest bramka, ale szybko i niespodziewanie akademicy wyszli na prowadzenie. Jest też Wojciechowski. Teraz właśnie w piłce Sebastian Wojciechowski uderza i strzela bramkę w jakże prosty sposób. Czubem buta skierował ją między słupki, których pilnował Kacper Sasiak. Z Ferreira i Konkol. Uderza Jakub Konkol. Jest bramka, ależ niespodziewanie zrobili to zawodnicy z Leszna. Do siatki futsalówkę skierował Mateusz Lisowski. Mamy już 2-1 w Gdańsku. Przegrywali 1-0, ale na prowadzenie wychodzą teraz podopieczni Tomasza Cznadla. Niecelnie przyjmuje Solecki. Teraz przed szansą Solecki uderza. Tomżalski zabrał sztam z piłką. Jednak przerywa to wszystko i z kontratakiem Kacper Konopacki. Na prawo do Mateusza Lisowskiego i pusta bramka. Kacper Konopacki zdobywa 3. bramkę dla drużyny z Leszna, jeżeli chodzi o to spotkanie. Krept prosił go o piłkę, jednak nie zagrał do niego Depta. Wojciechowski z kontrą. Z lewej Lisowski. Lisowski znów do pustej bramki chciał zagrać, ale piłka odbija się od Mateusza Westerlinga. I takim trochę rykoszetem, ale jednak to będzie bramka samobójcza oczywiście. Do Lisowskiego, ten z pierwszej piłki do Konopackiego. Kończy to wszystko Westerling. Nie było faulu według arbitra i teraz Sebastian Wojciechowski blisko był strzelenia bramki i kończy się to golem dla futsalu Leszno. Duże zamieszanie w polu karnym Kacpra Sasiaka, ale sytuację wyjaśnia Mateusz Lisowski. Niedźwiecki mógł pomyśleć, że ten rusza na wolne pole. Olszak teraz odbiera piłkę, Olszak uderza i jest bramka. Zakręcił troszeczkę tą piłką teraz Hubert Olszak i mamy już 6. bramkę w tym spotkaniu dla Leszczynian. Konkol górą do Niedźwieckiego, Niedźwiecki! Słupek uderzyła piłka po tym zagraniu. Złe podanie Mateusza Martinsa. 3-2, Konopacki na lewo do Ferreiry. Ferreira uderza, broni Sasiak, ale bezwzględnie wykorzystuje sytuację Mateusz Lisowski. To jego kolejna bramka w tym spotkaniu. I teraz Kreft wychodzi sam na sam. Co to uda mu się? Nie udało się minąć Michała Długosza. Tak jest, Ferreira uderza i jest bramka. Douglas Ferreira po rykoszecie, ale skierowuje tą piłkę do siatki. Wardowski z prawej strony, Wardowski, ależ atomowe uderzenie Piotra Wardowskiego. Z tego właśnie znamy tego zawodnika. Domżalski z lewej strony. Domżalski minął przeciwnika, Domżalski. Kolejne bardzo mocne uderzenie akademików. Majszak. Majszak źle, Sebastian Wojciechowski przejmuje piłkę i kontratak Leszczynian. Ależ pięknie zagrywał teraz do Raimunda Siecli. Wojciechowski uderza. Kacper Zelma jednak bardzo czujnie. 3. rzut rożny z rzędu. I co tam się dzieje? Prawie do piłki dobiegły Siecla. I koniec, proszę Państwa, koniec tego meczu. Gospodarze, czyli AZS Uniwersytet Gdański, ulega 1-8 drużynie Male przy futsal Leszno. Bramki po
po bardzo prostych naszych błędach. W 20 sekund tracimy dwie na sam koniec pierwszej połowy, co tak naprawdę przesądziło o losach meczu. Pracowaliśmy całą drużyną na całym boisku, nie popełnialiśmy głupich błędów i gdzieś ta skuteczność jest coraz na lepszym poziomie. AZS tylko na początku był w stanie przeciwstawić się leszczyńskiemu Walcowi. Hat-tricka ustrzelił Mateusz Lisowski, a jego zespół w końcu zagrał na miarę oczekiwań. Czy to dowód na to, że kryzys w Lesznie został już zażegnany? Ta kolejka również przyniosła kilka niespodzianek. Draman nie przestraszył się konstruktorów i wywiózł z Lubawy cenny remis. Pewniej wysoko wygrał rekord, który nadal zasiada w fotelu lidera. Na pozycję wicelidera awansował Piast, który musiał się sporo napocić, żeby ograć u siebie Red Devils. Pierwszy w obecnym sezonie mecz na własnym parkiecie wygrał Clirex, ogrywając warszawską Legię. Stołeczni spadli na piątą pozycję w tabeli. Zobaczmy, kto tym razem znalazł się w gronie pięciu najlepszych zawodników. Nadszedł moment na wybór gola kolejki. Mamy dla Was 5 propozycji. Do głosowania zachęcamy na facebookowym fanpage'u StatsCore Futsal Ekstraklasy. Teraz cieszą się z bramki Tomasz Litecki. Tymczasem kolejna sytuacja bramkowa i zanosi się na to, że Artur Popławski ma prawdziwy dzień konia. Morzejko, dobrze Seged. Teraz do niego zagranie, Seged ma trochę miejsca, ależ bramka, mamy 2-1. Clirex Chorzów obejmuje prowadzenie. Teraz okazja, Kołesnik i gol! 4-3! Olszak teraz odbiera piłkę, Olszak uderza i jest bramka. Zakręcił troszeczkę tą piłką teraz Hubert Olszak. Na czele klasyfikacji strzelców Artur Popławski z rekordu i Jakub Raszkowski z kontraktu. Tuż za nimi grupa pościgowa, którą tworzą Dawidson Silva, Michał Marek i Maciej Pikiewicz. A to już rozkład par ósmej serii gier. Na antenie Sport Plus będzie można zobaczyć potyczkę Uniwersytetu Warszawskiego Darkom z Piastem Gliwice. Emocji nie powinno również zabraknąć na Stegu Arenie w Opolu. Tam Dreman podejmie chorzowski Clirex. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na kolejny magazyn zapraszam już za tydzień.